Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Tak jest. Po ukończeniu Sonica Colors Ultimate przyszedł czas na grę, która wygrała w głosowaniu, a jest to Medieval 2. Wygrała ta gra z Jackiem X, dzięki czemu no teraz macie ten oto let's play z Medieval 2, raczej ten odcinek w zasadzie mógłbym powiedzieć, bo to na razie pierwszy odcinek wy będziecie widzieć. No i co? Mamy w końcu, kurde, kontynuację, którą powinniśmy już dawno temu nagrać, kultowej serii Medieval. Jest to kontynuacja, do której miałem niejednokrotnie różne podejścia. Pierwsze podejście było w 2017 roku na jednym z luźnych live'ów. A drugie podejście miałem w 2018, gdzie chciałem robić z tego serię na streamach i koniec końców się poddałem, dlatego że chyba tam jednego poziomu przejść nie mogłem. Aczkolwiek teraz po 3 latach, w zasadzie to można by powiedzieć, że 4, no bo pierwsza próba w 2017 i teraz w 2018, postanowiłem jednak, że zasiądę do tej kontynuacji i tym razem zrobimy nie wiem co nawet co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że taki... Zapomniałem aż słowa. Chciałem powiedzieć, że po prostu zrobimy sobie już ten let's play. I to tak naprawdę, naprawdę. Gierkę będziemy robili na 100%. Wiem, że oczywiście są dwa zakończenia. Jest to nie na 100% i to na 100%. To nie na 100% polega na tym, że nie trzeba... Znaczy, nie powinno się zbierać żadnych kielichów. A 100% to wiadomo, że wszystkie kielichy zbieramy. Dobra, tak więc wcisnąłem sobie X i szybka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, X. Tak więc zobaczymy, co teraz będzie. The Museum. Ooh, jesteśmy w muzeum. Hehe, bardzo dobrze. Oczywiście grałem sobie z angielskim dubbingiem. Wiem, że jest oczywiście ruski tłok z tej gry, czyli pseudopolski dubbing z polskimi napisami, ale ja tego postanowiłem, że nie będę pobierał, dlatego że wolę oryginalny dubbing. Po prostu tamten mi troszeczkę przeszkadza. Jest śmieszny, ale po prostu na let's play wolę mimo co oryginalny dubbing mieć. Sir Daniel Fortescue, back from the dead once again. The great hero of Gallimere reduced to a dusty relic at the back of the old museum. Well, things have changed since you've been away. It's a new world, but with the same old problems. So find yourself a weapon and get ready for a scrap. Oh, and if you see my spectral trail, stand in the light and press action to summon me. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o Medieval, ta muzyczka jest po prostu epicka z muzeum. Naprawdę, bardzo ją lubię i jest to soundtrack, który no jest po prostu piękny, no co ja tu mogę powiedzieć. Bardzo fajny w ogóle początek gry mamy. Jak widzicie, w ogóle Daniel przyszedł małą metamorfozę, ma teraz skórzane rękawiczki, których nie miał w pierwszej części, co jest oczywiście dosyć fajnym aspektem. Ogólnie gra sama w sobie troszeczkę graficznie ewoluowała, no ale no, o czym my tutaj mówimy, no pierwsza część bodajże wyszła w 1998 roku,
a kontynuacja 2 lata później, czyli to jest już 2000 rok, więc tutaj już troszeczkę grafika poszła do góry, nawet jak na Playaka 1. Dobra, kontrolki mamy w sumie na razie takie same, czyli strzałkami w tym moim przypadku się poruszamy, kwadratem możemy atakować, kółkiem skaczemy i trójkątem robimy coś takiego. A, i X-em możemy wyrwać sobie dłoń na chwilę obecną. Patrzcie na to, kurde, widzicie? Coś ty powiedział, gnoju? Ja cię tu zaraz dorwę, kurde, co? Długo moich gier nie nagrywałeś, tak? Zaraz dostaniesz z tej, kurde, łapy w łeb. Dokładnie, tak. Dobra. Oh yeah! I mamy nasz pierwszy mieczyk. Font Small Sword. Oczywiście, patrząc w inwentory za pomocą Selecta, to mamy te same bronie, co w poprzedniej części, tak więc będziemy mieli co do zbierania. Oczywiście, tak jak już wspominałem wcześniej, gierkę będziemy sobie maksowali na 100%. Tak więc pójdźmy sobie teraz w tę stronę i mamy tutaj już naszych pierwszych przeciwników. Starzy wyjadacze, starzy zombiaki, kurde. Co tam u was? Bardzo dobrze. Jedziemy z nimi, jedziemy, kurde, z nimi. Chodź tutaj. Pamiętam w ogóle też, jak Chrystek ogrywał tę gierkę. I przyznam, że śmiesznie się nawet oglądało. Chrystka w akcji z Medieval. Bardzo fajne wspomnienia. Pamiętam, że również Chrystek miał Rage'a w tej oto gierce. I ja się w sumie nie dziwię. On co prawda później miał, a ja miałem trochę za wcześniej. Ale no, każdy jakby... Każdego inne elementy w gierce będą denerwować, no nie? Ogólnie z tym Let's Playem to nawet fajnie trafiłem, ponieważ wy to widzicie 31 października, czyli w Halloween, a ta gra ma trochę takie klimaty nawiedzone i tak dalej, tak więc można by powiedzieć, że coś a la Halloweenowy Let's Play zrobiłem, którego swoją drogą dawno nie było na kanale, ale można by powiedzieć, że trochę gierki mi się skończyły do tych Halloweenowych Let's Play, dlatego tych Halloweenowych Let's Play już nie ma, tych jednoodcinkowców, a szkoda, bo to była dosyć ambitna seria. Tutaj mamy teraz troszeczkę ulepszonych przeciwników. Kurde, frajerzy z zieloną zbroją. Chodźcie tutaj, ale was teraz dojadę. No i co, cwaniakowaliście? Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Tu mamy fiolkę, więc sobie oczywiście ją weźmiemy. Wyleczymy swoją energię. Na razie tutaj nic nie potrzeba. O! A co tutaj mamy? Gnata mamy! Widzicie to? Patrzcie, kurde, gnata mamy, będziemy mogli teraz strzelać do kogoś. Tu jest jakby nowa rzecz, nowa broń, z której możemy korzystać. Bardzo mi się to podoba. Zaraz, podejdźmy, co ten duszek będzie chciał od nas. As well as an inventory, you've got 2 weapon slots. Select your weapon, then use the stick or directional buttons to select the slot it should go in. Once both slots are full, L1 plus square switches weapons without going back to your inventory. Should make killing things much more fun. Okej, czyli L1 i kwadratem możemy tak szybko sobie broń zmieniać. Dobra, okej. Dzięki za podpowiedź. O nie, spadłem, najgorzej, kurde, najgorzej, nie chciałem tego robić. Tak swoją drogą, jakby ktoś się interesował, jak się tutaj speeduje, tak jak ja to teraz robię, to po prostu wciskacie podwójnie strzałkę do przodu i trójkąt. Lub gałkę do przodu, zależy, czy gracie na analogu, czy nie. No ja nie gram na analogu, więc u mnie to strzałka do przodu. Okej. Skok. Tu mamy klucz. I tu skrzynkę mamy, którą wypadałoby... No. O, i mamy tarczę, elegancko. Mamy naszą miedzianą tarczę, naszą, kurde, ulubioną tarczę, naszą pierwszą tarczę przede wszystkim. I teraz, uwaga, moi drodzy, nowa mechanika, której nie było w Medieval 1. Możemy się wspinać po drabinkach, jak widzicie. Po prostu podchodzimy do drabinek i idziemy po prostu, no nie? Strzałkami w góra, w dół i tyle. Myślę, że to nie jest ciężkie do wytłumaczenia. Okej. I jedziemy, strzelamy, kurde, w te ptaki. Jedziemy z koksem. Co wy, kurde, sobie myślicie, że wy mnie pociśniecie? I co, schowasz się teraz, gościu? Ta, wycofał się i bardzo dobrze, bardzo dobrze.
No i tutaj mamy naszą fontannę zdrowia, możemy się oczywiście wyleczyć, bardzo fajnie. Tak więc możemy zatem iść do przodu i tutaj mamy kurde strażników, których trzeba unicestwić. Dobra, oni trochę mi HP zabrali, więc teraz cofniemy się i oczywiście sobie naładujemy trochę życia, żeby nie było kurde przypału. Tak więc ja wolę ich osobiście z broni pocisnąć, ale wiem, że niektórzy preferują, żeby mieczem ich pocisnąć. Ja mimo co wolę skorzystać sobie z broni, bo po to ją mam, żeby również z niej korzystać. A, i nie mogę więcej ten kupić, bo nie mam kasy. Dobra, co tutaj nam powiesz? This crafty scoundrel is the spiff. He'll provide you with nearly everything you'll ever need at a hefty price. Press action to select him. Aha, czyli powiedziałeś to, co chciałem ja wytłumaczyć, czyli po prostu ten ziomek, który stał sobie tutaj, to jest kupiec i od niego możemy jakby kupować różne tam amunicję do na przykład właśnie tej broni, czy tam podładować sobie na przykład strzały do kuszy czy coś. No generalnie to, co mogliśmy zrobić sobie w Medieval jedynce przy tych posągach, które tam były w grze. No tutaj akurat mamy fajną dosyć alternatywę, bo zamiast posągów mamy faktycznego kupca, u którego możemy wydać pieniądze, co mi się osobiście bardzo podoba. W ogóle pierwszy poziom jest sam w sobie bardzo fajny początek ogólnie. W ogóle ten duszek Kacperek, nie wiem w sumie jak on się nazywa, pewnie w późniejszym etapie gry dopiero poznamy jego imię, bo on się tak jakoś za bardzo nie przedstawił. Opowiadał nam o tym, że Daniel Fortescue się przebudził i ogólnie jest w tym samym świecie, w którym są te same problemy lub stare problemy, które są nierozwiązane. Nie wiem, on jakoś to tłumaczył, kurde. Musiałbym sobie przypomnieć jeszcze raz, co on tam dokładnie gadał. Niemniej jednak teraz robimy, że tak powiem, masakrę z zombiakami. Jak sami zresztą widzicie. Chodźcie tutaj gnoje, ale was teraz pocisnę. Ogólnie animacje tych zombiaków troszeczkę wydaje mi się, że poprawili. Bo wcześniej w Medieval pamiętam, że oni od razu nie mieli urywanych kończyn, dopiero teraz tak jakoś albo w Medieval jedynce w późniejszym etapie gierki dopiero coś takiego zrobili, ale no teraz to zrobili to od razu, co mi się osobiście bardzo podoba. Widzicie, niby taki mały detal, a jednak cieszy, no nie? O, mamy cannonball, czyli mamy kulę do armaty, bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze. Okej. Idziemy sobie teraz tutaj. Moglibyśmy oczywiście ustawić kulę, ale najpierw pójdźmy tutaj, ponieważ tutaj mamy przeciwników jeszcze. ...83%, elegancko. O, mamy znowu tych samych kurde gosteczków. Te takie potężne szkieletory ze zbroi. O, i mamy 100%, elegancko, dostaliśmy za jednego 9%, bardzo fajnie. To teraz możemy podejść zebrać nasz kielich, który tutaj na nas czeka. Okej, kielich wypełniony duszą, oczywiście, że tak, a raczej duszami. I co? I teraz, tak jak to już nam pozostało do zrobienia, podchodzimy, select, wciskamy sobie cannonball. Oczywiście bierzemy torch, czyli pochodnie. I w tym momencie kwadracik. Kwadracik. I idziemy dalej z koksem. Dokładnie tak. To właśnie miałem zrobić. Jesteśmy w nowej części poziomu teraz, jak widzicie. I możemy sobie atakować teraz z tych toto strażników, którzy sobie tutaj są. Już kielichu żadnego zbierać nie musimy, bo już to, co mieliśmy zebrać, to już zebraliśmy. O! I znowu mamy tą miedzianą tarczę. I tutaj, moi drodzy, jak widzicie, jest Zarok. Zarok, czyli ten
antagonista z pierwszej części, który został unicestwiony, jak dobrze pamiętacie. Czarnoksiężnik za rok, tak tylko chciałbym przypomnieć. Tak więc bardzo fajnie, że twórcy robią jakby nawiązania do swoich poprzednich produkcji. To jest oczywiście jak najbardziej w porządku. No jestem ciekaw w sumie, jak nam gierka ogólnie pójdzie. Z tego co słyszałem, Medieval 2 jest krótszy od Medieval 1 i to tak dosyć srogo jest krótki. Więc podejrzewam, że tak z 12-13 odcinków jakoś tam nam pójdzie ten let's play. Klucz dinozaurów, okej. Albo dinozaurowy klucz, jak chcemy sobie to nazwać. No znowu ten gówniak przyleciał tutaj z tymi małymi. Ja pierdzielę, no dacie mi święty spokój czy nie? Dobra, chodźcie tu, klepiemy się. Kamera? Musimy niestety co jakiś czas sobie tą R2 manipulować, w sensie musimy sobie tą kamerę tak ustawiać, ponieważ no niestety, ale kamera lubi się zatrzymywać na pewnych obiektach i trzeba niestety ją non-stop sobie tutaj kurde obracać. No ale co tu mamy? Tu obecnie widzę tylko worki z kasą i to sobie jak najbardziej weźmiemy. Do góry możemy pójść, ale tu u góry nic nie widzę. Okej, tutaj widocznie nic nie ma, no to możemy sobie stąd iść w takim razie. Te obrazy są też dosyć interesujące, to jest ta ryba... Kurde, ona miała jakąś tu nazwę, taka długonosa ryba, ta taka... Kurde, nie chcę teraz zmyśleć, pamiętam, że miała jakąś swoją nazwę. Tyrannosaurus Rex. Okej, czyli mamy naszego pierwszego bosika. Już po 17 minutach. Alright, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Tak, czy chcemy zapisać sobie? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj na live wczoraj sobie... A nie, nie ma tego save'a. Okej, no to już jednak nie wczoraj. Ale wczoraj na live sobie... Nice one, Dan. If you meet that monster, don't be too scared. Look for his weak point. Don't let things get on top of you, get on top of them. Afterwards, I'll take you to meet my boss. Chciałem tylko powiedzieć, że wczoraj na live grałem sobie w tę gierkę i najwidoczniej nie zapisywałem tej gierki, tak więc no chciałem tutaj już powiedzieć, że o, będziemy mogli nadpisać sobie mojego save'a, ale jednak nie, jednak nic nie musiałem nadpisywać. Dobra. To co? Idziemy za te wrota i zaczynamy konfrontację. Zaczynamy zabawę, moi drodzy. Ale epicka muzyka się tu włączyła. Jedziemy z koksem. Z naszym pierwszym bosikiem. Jak widzicie, konfrontacja jest dosyć prosta, bo on tylko tak biega sobie w lewo, w prawo i tak dalej. Ale musimy zrobić jeden ruch, który spowoduje, że jego ogon opadnie. Wtedy będziemy mogli się dostać do góry. O, jest, możemy dostać się do góry. Dobrze, już mu pół HP zabrane. On miał, przypomnę, tylko 400 HP. I wchodząc do góry zabraliśmy mu 200, tak więc no mamy połowę HP mu zabraną. Ale to na szczęście lub nieszczęście dla tych, co grali lub nie grali, to nie kończy się to tylko na jednej fazie. Uwierzcie mi, że zaraz będzie druga faza, ale wy byście to raczej zauważyli. Dobra, to ja się teraz zamykam, a wysłuchajcie tego soundtracku. Czekaj, czy dostanę roszczenia o prawa autorskie za ten soundtrack, bo w pierwszej części za intro dostałem. Elegancko.
No to ładnie, żeś się gościu przygotował. Patrzcie, jak się zmienił, kurde. Dobra, lecimy w takim razie. Możemy u kupca sobie kupić oczywiście amunicję. Trochę się przyda. Dzięki ziomek. I lecimy teraz. Teraz, kurde, jego forma latająca. Tu u góry mamy jak najbardziej fontannę zdrowia, z której możemy sobie skorzystać. No, troszeczkę mi zabrałeś w trakcie, kiedy się leczyłem. Niedobry śmietnik z ciebie. I co teraz zrobisz? Gdzie się zatrzymasz? O! Kurwa, trafić nie mogę. Jezus Maria. Dobra, obrywa ziomek, patrzcie w ogóle. Dobra, ma 200 HP, czyli połowę już mu zabraliśmy. Czyli tak naprawdę drugą połowę możemy mu zaraz zabrać. Ja się tylko trochę wyleczę, ponieważ te śmietniki mnie zaatakowały. A ja sobie nie pozwolę na to, żeby mi HP zabierały. Okej, on mi tutaj już też chce zabrać, okej. I co? Dobrze, dobrze, jedziemy. Elegancko, już po bosie. Trochę mi sprawił delikatny problem. Może nie zginąłem na nim, ale wiadomo, no te śmietniki mi przeszkadzały w momencie, kiedy chciałem go zaatakować. I co? I po nim, kurde. Możemy się co jedynie pójść wyleczyć. Tak delikatnie. Okej. I tu mamy naszą pierwszą fiolkę zdrowia. Elegancko. I w ten oto sposób ukończyliśmy pierwszy poziom muzeum i pierwszego bossa Tyrannosaurusa Rexa. Więc teraz przeniesiemy się do laboratorium profesora. Dobra, ale kim jest ten profesor w ogóle? To trzeba sobie, kurde, powiedzieć. Kim ten śmietnik jest, kurde? Porozmawiajmy z nim zatem. Ah, well done, Winston. I see you managed to find him after all. Fortescue, pleased to meet you. I should imagine that you are a little nonplussed as to what exactly is going on, eh? Well, allow me to introduce myself. Professor Hamilton Kift, magician, inventor, and master of the occult at your service. If you're wondering what you're doing, once again, walking the earth, it appears that someone has got their hands on the legendary Xerox spellbook. Xerox? Oh, no. Well, people like myself have been searching for that book for centuries. The power within its pages, oh. Well, last year, certain pieces of the book turned up, and this is the result. Total chaos. First, we have to find the extent of the damage, don't we? I myself am imprisoned in this god-awful pit without any power. Top priority is to get this place into suitable shape to start waging a little guerrilla war. Has Winston told you about collecting magic? He has. Oh, good, good. Well, off you go then. Select where you want to go on the projector over here. Also, if you collect the chalice, I should be able to reward you with a new weapon. You can collect this off me here. Okej, czyli duszek nazywa się Winston, jakoś tak? Dobrze, chyba zapamiętałem, tak mi się wydaje. Ten profesor to jest profesor Hamilton. On tutaj przedstawił nam mniej więcej zarys tego, co się działo w Medieval 1, bo zapytał Daniela, czy pamięta Xeroxa. No ten oczywiście, że go pamięta. I żeby przechodzić do poziomów, o których on tutaj wspomina, musimy podchodzić do tego projektora i potem sobie wybierać tam strzałkami lewo, prawo, do którego poziomu chcemy wejść. Tak więc podejdźmy teraz do kielicha. Cane stick, sir? No modern knight should be seen without one. Okej, i dostaliśmy nową broń. To jest cane stick, czyli coś, co przyda nam się w następnych poziomach. Ale ponieważ doszliśmy do 25 minut odcinka, a nie chcę, żeby odcinek trwał nie wiadomo jak długo,
to dzisiaj sobie tutaj zakończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play i że cieszycie się z powrotu Medieval na kanale. Dajcie znać, co sądzicie o drugiej części. No i mam nadzieję, że będziecie oglądali tę serię, bo myślę, że jest warto co oglądać, jeżeli chodzi o tę serię. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Komentował pomidorowy.pl. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Medieval. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. I gorąco zachęcam do wbicia na socjale. Linki są pozostawiane w opisie do mojej grupy na Discord, Instagrama, grupy na Facebooka i tak dalej. Trzymajcie się, cześć i do następnych odcinków.